Przyjęcie nowych cen za przejazd autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji wzbudziło burzliwe obrady 5. sesji Rady Miasta. Batalię słowną rozpoczął radny Platformy Obywatelskiej Witold Mocek, kierując swoją wypowiedź do prezydenta Wejherowa. Ja rozumiem, że musi pan w jakiś sposób zadbać o górę budżetową, dziurę budżetową związaną z pewnymi, uważam, niekompetentnymi, związanymi z pańską niekompetencją wynikającą z wdrożenia, przepraszam bardzo, chciałbym dokończyć spokojnie, staram się nikogo nie wyrażać, natomiast wyrażam swoje zdanie. Porządek obrad próbował przywrócić przewodniczący Rady Miasta Leszek Glaza. Proszę o kontynuowanie, ale proszę też wziąć pod uwagę, że używanie pewnych epitetów prowokuje. Czyli ja wiem, że... Dobrze, nie będę używał epitetów, natomiast... Przepraszam, teraz ja mówię. Chciałbym pan wywołać. Prosiłbym, że jeżeli pan chce wywołać burzę, to jest pan w najlepszej drodze. Ja rozumiem, że taka jest impresja. Nie będę starał się merytorycznie do tego... Nie będę starał się wywołać burzy. Próba zwrócenia uwagi przez przewodniczącego Rady Miasta nie zrobiła większego wrażenia na radnych, bowiem dyskusyjna burza dopiero się rozpętała. Będzie pana czas, stanie pan udzielony głos. Nie to moja rola teraz porządkować, ja nie jestem przewodniczącym. Przepraszam. Bardzo się cieszę, że pan radny Gawka się uczy, bo co innego powiedział, w tej chwili znowu co innego mówi, ale to rozumiem, że informacja, która przeze mnie została przekazana, dotarła do pana radnego. Cieszę, bo to jest ważne, że jeżeli mamy błąd, potrafimy to skorygować. Dziękuję. Drugi raz poseł. Tak, drugi raz poseł, panie prezydent. Tak, drugi raz poseł wykorzystuję. Oczywiście, mam pan rację. Uczę się zawsze od mądrzejszych od siebie, czyli od pana niestety nic się nie nauczę. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Żąda pana o zachowanie kultury, a zachowuje się pan bardzo niekorzystnie. Nie wiem, czy chodzi pan o to, żeby tutaj zapanowała bałagan. Przepraszam bardzo. Pani Barbara, ja chciałbym tutaj przywołać pana do porządku. Ten uśmiech jest nie na miejscu, bo proszę traktować pracę w Radzie Miasta bardzo poważnie, a nie robić sobie tutaj żartów z tego. Dobrze? I pan traktuje niestety bardzo niegrzecznie, a potem się jeszcze uśmiecha i dziwi, że wywołuje pan tyle emocji. I to złych emocji. Ja bym prosił, żeby, jeżeli pan potrafi, a bo potrafi pan, mówić merytorycznie, czy może pan posłuchać, a nie dyskutować w trakcie, prosiłbym, żeby zachować ten porządek i odnosić się do projektu, a nie dyskutować i takie rzeczy. Na wniosek radnego Wolę Wejherowo zarządzono 15-minutową przerwę. Jej owocem było oświadczenie wiceprzewodniczącego Rady Wojciecha Kozłowskiego, w którym radni klubu Wolę Wejherowo skrytykowali sposób wypowiedzi niektórych radnych Platformy Obywatelskiej. To była dyskusja bardzo polityczna, gdzie radni Platformy tam za wszelką cenę próbowali jakby tutaj zaatakować prezydenta. Niestety sposób... po raz kolejny nie waham się tego powiedzieć chamski, dlatego że to, co się dzisiaj wydarzyło na sesji, co zmusiło radnych Wolę Wejherowo do złożenia oświadczenia, to była po raz kolejny rzecz nieprawdopodobna, że słowami obraźliwymi, insynuacjami różnymi jeden z radnych, zresztą rzecznik pana starosty, po prostu obraża prezydenta miasta wybranego w demokratycznych, wolnych wyborach. To nie są właściwe zachowania. Na retransmisję z przebiegu 5. sesji Rady Miasta zapraszamy już w najbliższy wtorek 8 marca, gdzie wyemitujemy pierwszą część sesji. Na drugą część zapraszamy w czwartek 10 marca.